Zapraszam na trzeci dzień naszego wyjazdu. Tym razem będą to trzy państwa, bo opuszczamy Francję, wjeżdżamy do Andory, a na koniec docieramy w końcu do Hiszpanii. Noc spędziliśmy nieopodal Carcassonne, które dzień wcześniej zwiedzaliśmy. Rozbiliśmy się nad rzeką, rano tradycyjne wystawne śniadanie i ruszamy w dalszą drogę. Na dobry początek rozpoczynamy od piekarni, a w zasadzie od cukierni i od smakołyków, które się tam zaopatrujemy. Będąc przy słodkościach, wiecie skąd wywodzi się tak bardzo charakterystyczny dla kuchni francuskiej croissant, croissant, lagun, jakkolwiek się to wymawia? Ten charakterystyczny rogalik wywodzi się tak naprawdę z Węgier. Jest to symbol, który miał uczcić powstrzymanie inwazji tureckiej. Węgierscy piekarze upiekli rogaliki w kształcie półksiężyca, czyli w kształcie flagi tureckiej. Zatem geneza tych rogalików wywodzi się z Węgier. To taka ciekawostka, ale wracajmy na drogę. I ruszyliśmy na południe. Kierujemy się w stronę Pirenejów. Z każdym kilometrem robiło się coraz bardziej górzyście i zbliżamy się w wysokie partie gór. Mijając kolejne kilometry docieramy do Andory. Przejazd przez granicę, która tak naprawdę była pierwszą kontrolowaną, ale czy można ją nazwać kontrolowaną? Tak naprawdę nawet się nie zatrzymaliśmy. Przejeżdżamy przez samą granicę między Francją a Andorą. Andora jest rajem podatkowym i tylko po przekroczeniu granicy od razu zaroiło się od sklepów. Na szczęście zakupowy chaos zostaje za nami. Wyjeżdżamy powyżej pierwszej miejscowości i zaczynają się piękne widoki. Jesteśmy wysoko w górę. Jest to jedno z mniejszych państw, jednak jest ono bardzo górzyste i niezwykle atrakcyjne. Przyrodniczo wygląda oszałamiająco. Jedziemy zobaczyć, jak wyglądają miejscowości w Andorze. Nie wiem jak dla Was, ale moje wyobrażenie Andory było takie, że to jest kraj bardzo surowy, położony wysoko w górach, trudno dostępny. Stara architektura, piękne widoki, wysokie góry i taki obraz miałem w głowie. Prawie wszystko się zgadzało, jednak architektura delikatnie mówiąc mnie rozczarowała. Liczyłem na więcej starej zabudowy, takiej historycznej zabudowy, natomiast architektura niemal w całej Andorze jest nowoczesna. Jest ona co prawda zrobiona w jednolitym stylu i wszystkie budynki wyglądają bardzo podobne, są wzorowane na powiedzmy styl stary. Widać na pierwszy rzut oka, że to jest państwo zamożne. Widać, że wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik. Wspólna architektura dla całego tak naprawdę państwa jest zachowana. Każde miejsce wpisuje się w ten klimat, który się tutaj znajduje. Jednak moje wyobrażenie było takie, że spotkamy tutaj więcej starej zabudowy, że spotkamy tutaj więcej budynków historycznych. Tak naprawdę poza pojedynczymi kilkoma kościółkami, wszystkie budynki, które widzieliśmy są nowoczesne. Są obudowane z kamienia, który ma imitować tą historyczną zabudowę. Na szczęście otaczający nas klimat, otaczające nas krajobrazy górskie rozpieszczają. Co prawda nie wybraliśmy się na żaden trekking i trudno nam ocenić, jak wyglądają szlaki, natomiast my oczywiście też musieliśmy wykorzystać odrobinę natury, znaleźliśmy sobie miejsce nad potokiem, gdzie postanowiliśmy spędzić kilka godzin na, powiedzmy, takim naszym piknikowaniu. Może to nie jest wielki wyczyn, ale udało nam się przejechać Andorę niemal całą. Zajechaliśmy w różne ślepe uliczki, zajechaliśmy w ślepe drogi, objechaliśmy ten kraj tak tylko jak to było możliwe. Przejechaliśmy przez stolicę, kierujemy się już na południe. Jedziemy do Hiszpanii. Przejście graniczne między Andorą a Hiszpanią było tak naprawdę jednym z dwóch przejść granicznych, które były kontrolowane. To drugie to będzie Gibraltar, do którego się powoli zbliżamy. Natomiast tutaj faktycznie była kontrola i tutaj faktycznie byliśmy poddani kontroli takiej typowo granicznej. Trzeba było otworzyć bagażnik, trzeba było pokazać swoje bagaże. Zostaliśmy oczywiście wytypowani wśród grupy aut i to było jedyne przejście graniczne, na którym spędziliśmy dłuższą chwilę. To znaczy dłuższą, umówmy się, to było 15 minut. To nie jest jakieś długie oczekiwanie, natomiast biorąc pod uwagę, że podróżowaliśmy tak naprawdę w całości przez strefę Schengen, jedyny moment, kiedy faktycznie na granicy musieliśmy chwilę spędzić. Po przekroczeniu granicy wjechaliśmy do Hiszpanii i są to nasze pierwsze kroki w tym państwie. Początek zachwycający. Fakt, że oczywiście w naszym tradycyjnym stylu po prostu jedziemy autem i podziwiamy wszystko to, co jest dookoła,
ale drogi i widoki, które tutaj są, rozpieszczają. Naprawdę jest fantastycznie. Kierujemy się na południe, ale już powoli dzień dobiega końca, więc powoli rozglądamy się za noclegiem. Pierwsze nasze kroki w Hiszpanii, tak na dobrą sprawę, pierwsze nasze kroki na Półwyspie Iberyjskim robią bardzo pozytywne wrażenie. Jesteśmy zachwyceni, bardzo nam się podoba i już nie możemy się doczekać kolejnego dnia, już nie możemy się doczekać, żeby ruszyć dalej na południe, poznawać bardziej ten jakże ciekawy kraj. Na jednym z cypli nad Akwenem zobaczyliśmy miejscowość o ładnej nazwie La Clua i postanowiliśmy tam podjechać. Miejscowość okazała się niezwykle mała, raptem kilka domków, na wzgórzu ładny kamienny kościół, a poniżej zejście do wody. No i faktycznie w tym miejscu rozłożyliśmy namiot i mieliśmy kolejne fantastyczne miejsce na nocleg.